Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj losujemy kolejny znak zodiaku. Czy ona was kocha i co ona w tej chwili, w danej chwili czuje? Wodnik. Zaraz zobaczymy. Wodniczki. Kochać to was kocha. Gdy było jakieś nieporozumienie lub kłótnia lub jakieś rozstanie. Coś zakończyliście, lub ta osoba będzie zakończyć, lub zakończyła, lub ma w planach, lub wy macie w planach. Tu pokazuje wisielec do góry nogami, czyli zakończenie jakiegoś rozdziału lub etapu w życiu. Czy was kocha ta osoba? Na pewno szaleje za wami. Nie. Znowu uparcie dąży, że nie. Stwierdza, że was nie kocha. Tak? Zaraz zobaczymy. To w zasadzie to by... Jej impulsywność wyjaśniała, że niby was nie kocha, ale i tak do was wróci i tak. Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez siebie. A co powiedziała? Że was nie kocha. Widzicie, jaki bajer? Wiem, narobiło się, narozrabiało się. Też mam uczucia i jestem osobą wrażliwą, tak samo jak ty. Się musieliście się poranić nawzajem. Ciągnie mnie do ciebie, jak magnes. Widzicie? Martwię się o ciebie, czyli widzisz, się zamartwia o was, widzicie. Zastanawiam się, co będzie z nami dalej. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Czyli myśli, tak? Co będzie z wami, czy się odezwać do was? Mega mnie zraniło twoje słowa. Jesteś cudowną osobą, nie wiem, czy na ciebie zasługuję. Zaraz dopowiemy, czy kłamie, czy nie. Nie chcę nikogo więcej, czyli jednak ma kompleksy, bo myślałam, że ma kogoś na boku, ale jak karta druga wskazuje, że nie chce nikogo innego, to znaczy, że ma kompleksy to sła. Jesteś miłością na całe życie, teraz to już wiem. Chcę być szczęśliwą osobą. Ciężko jest o tobie zapomnieć, czyli próbuję ci wymazać, ale nie daję rady, bo to wszystko wraca, wspomnienia, wszystko. Brakuje mi bliskości i ciebie. Zaryzykuję i się do ciebie odezwę. Niebawem. Widzicie? Nie możemy się stać w miejscu, musimy ruszyć. Czyli musicie coś zadecydować, kochani. Także dziękuję, kochane wodniki, za ogólnie za to, że tu byliście za tym ze mną, jesteście kanale, za to, że za słuchanie. Dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Ja również, aż mi w szoku jestem. Także pozdrawiam i do usłyszenia.